Wczoraj do gry weszła aktualizacja 15.21, my mamy z tego tytułu pełno nowości czy sekretów do odkrycia, a ja jestem Jaju, a więc hej wszystkim i bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Jeżeli doceniacie moją pracę, to pamiętajcie, by wpisać w sklepie kod jajuuyty i robić z nim miesięczne zakupy, a może jak widoczna dziesiątka zakwalifikujecie się do wygrania pakietu Midasa, a wszystkich tutaj wyświetlonych prosiłbym o kontakt na moim Discordzie, do którego link macie w opisie. Tam też dostaniecie dalsze instrukcje. Gdyby tego było mało, to robiąc zakupy z moim kodem pojawicie się na filmie jak chociażby ta widoczna piątka wspaniałych widzów. Wielkie dzięki za wszystkie wydane fałdolce właśnie z moim kodem. W nowej mini aktualizacji pojawiły się pliki eventowe, o których to więcej już jutro, jednakże to co ważne to fakt, że dzięki temu w grze pojawiły się wzmianki o pewnych wątkach jak Przybysze czy Kostka i na pewno nie chcecie tego przegapić w jutrzejszym odcinku. Aby do tego nie doszło, to pamiętajcie o zostawieniu suba, bo tylko dzięki temu nic wam nie umknie. Nowa aktualizacja wprowadziła chociażby skiny piłkarskiej, jednakże jej najlepszym wątkiem jest sam Predator, który finalnie zawitał do gry w rozmaitych to formatach. Nie tylko gdzieś na wyspie posiada swoje ukryte centrum zbrojeniowe, ale również wprowadził swoją osobą do gry nowy przedmiot zezwalający na niewidzialność, co jest chyba jedną z najbardziej OP rzeczy, jakie zostały dodane w całej historii tej gry. Niemalże każdy NPC wprowadza do gry jakąś unikatową broń czy możliwość wymiany. Predator może być bossem lub właśnie takim NPC-tem, który zezwoli nam na korzystanie z nowej broni, jaką będą jego pazury, a raczej ostrza. Tylko spójrzcie na to, jak się prezentują. Póki co do gry został dodany kolejny już to łowca, o którym to przed chwilą usłyszeliście. Nie jest to jednak wszystko w tym sezonie, bo z tego co wiemy, już niedługo zobaczymy kolejnego, a będzie nim nie kto inny jak Terminator, który pojawi się w nowym portalu. Nie jest to jednak wszystko w tej dość małej aktualizacji. Z ważniejszych rzeczy, oprócz plików eventowych, o których więcej już jutro, warto wspomnieć, że każdy z was może stać się Predatorem, a oto oficjalny zwiastun zapowiadający tę postać w naszej grze. Nie mamy więcej zmian oprócz tych zmian fabularnych, dla których to poświęcimy jednak osobny odcinek. Tymczasem zobaczmy, gdzie się skrywa Predator i jak wygląda jego sekretna baza. Podobnie jak reszta łowców, nasz Predator jest zlokalizowany w zakątku łowców, których to właśnie widzicie. Jeżeli jesteście zainteresowani, który to jest dokładnie budynek, to pokażę wam na minimapie, że jest to dokładnie ten oto domek, do którego już tutaj idziemy. Mam nadzieję, że tutaj wrogów za dużo nie będzie, chociaż widzę na mapie dźwiękowej, że troszeczkę jednak ich jest, także może tutaj, żeby być w miarę bezpiecznymi. Dobra, jeden już nasz oponencie wpadł. O! Dobra, dwójka oponentów padła i jeszcze tutaj ma chyba gdzieś towarzysza, bo jakiś taki żywy. No ale co, wykończmy go może granatem, żeby tutaj totalny sacz był. Także gdzie oni tutaj są? Tutaj widzę, że jest jeszcze jeden. Widzę, że totalnie bez maców, jak ja. Dobrze, straciliśmy już naszych wrogów. Chyba więcej ich tutaj nie będzie, nawet apteczki naszej nie podnoszę. No ale okej, zejdźmy tutaj. Przejdźmy finalnie do naszego domu Predatora, już do niego pójdźmy, nie zbierajmy nawet tutaj okolicznych skrzynek i zobaczmy, co tutaj w środku niego się znajduje, ponieważ naprawdę wiele rzeczy, jak widzimy, jest to jeden z domków należących po prostu do agencji, jak cały ten zakątek, co jest ważnym i kluczowym w tej fabule, jednakże zobaczmy, co takiego w domu Predatora aktualnie się skrywa. Może tutaj mu trochę zacerujmy ścianę, bo widzę, że ktoś tutaj nie taki mu się wdał, także tutaj mamy jakiś jego zestaw. Tutaj chyba myślę, że to są jakieś swoiste trucizny, jakieś narzędzia może do skalpowania, coś w ten deseń. Naprawdę nie wiem, do czego to służy. Jeżeli oglądaliście Predatora albo w ogóle orientujecie się w tym uniwersum i wiecie, do czego takie coś mogłoby posłużyć, to oczywiście możecie dać znać w komentarzach. Natomiast tutaj mamy znacznie więcej. Tutaj znowu mamy ten przyrząd do może dawkowania czegoś, ale oprócz tego mamy chociażby, jak widzicie, całe jego stanowisko. Widzimy tutaj chociażby tą legendarną, mityczną właściwie rękawicę, którą możemy już zakładać i która gwarantuje nam niewidzialność. Tutaj oprócz tego widzimy jakiś wichajster, nie za bardzo wiem, do czego to służy, jednakże widzimy również jego hełm. Myślę, że mógłby on zostać dodany do Fortnite'a jako kolejny legendarny item i na przykład gwarantowałby nam widzenie w podczerwieni, a co za tym idzie, byśmy mogli naszych wrogów jakoś łatwiej sobie tutaj oczywiście widzieć. Moglibyśmy mieć tak właściwie legalnego wallhacka. Z tego co wiem, niektóre itemy czy błędy w tym sezonie takiego legalnego wallhacka nam gwarantują, no ale myślę, że to byłoby coś fajniejszego, gdybyśmy mieli to chociażby z takiego hełmu, ale okej. Oprócz tego, żeby tutaj nam zaraz nie zniszczyli, bo widzę, że jakiś już definitywnie bot albo bambik, albo zdecydowany napalenie to fokusuje, to zobaczcie, że mamy jeszcze jego takie stanowisko, które było w tych statkach Predatora. Tutaj widzimy, że może różne rzeczy namierzać. Tutaj również widziałem, że niektórzy nawet mówią, że to coś może należeć do przybyszów. Spotkałem się na moim Discordzie z takim definitywnie bot. Ale okej, może się tutaj zabunkrujmy, że on tutaj za bardzo nie poszedł. No ale niektórzy na moim Discordzie mówili, że to może być jakaś nawiązka do Przybysza ze względu na te takie oko celownika, które definitywnie tutaj przypomina co prawda jego hełm, no ale ja myślę, że to jest zwyczajny zbieg okoliczności, co najwyżej jakiś taki drobny easter egg. Naprawdę wątpię, żeby twórcy coś takiego... Dobrze, jeden położony, no tutaj trochę mnie sfokusowali i muszę powiedzieć, że miło to na pewno nie było. Dobra, widzę, że Grappling Hook jak zawsze OP, także zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj jest. Myślę, że już takiego niczego nie znajdziemy ciekawego, jak tutaj mogliśmy znaleźć dosłownie przed malutką chwilą, no ale zobaczmy, żeby nic tam tutaj naszej uwadze nie umknęło. Może jest jakiś dolny poziom, tak, jest dolny poziom, może coś tam będzie skrywał nasz Predator. Widzimy, że skrywa, widzimy, że nasz Predator skrywa kolejny już to sekret. No i jest to jakaś tablica, myślę, że to jest w języku Predatorów, no i coś to definitywnie oznacza, no ale co tego naprawdę nie wiem. Może jeżeli się dowiedziałem w trakcie nagrywania odcinka, to właśnie teraz macie tutaj wszystko wyświetlone, a ja tymczasem dziękuję wam za oglądanie. W tej części zobaczymy, czy może jeszcze uda mi się strzelić parę fragów. Jeżeli tak, to się za chwilę zobaczymy. Jednakże pamiętajcie o kodzie jajuuyt w Fortnite'owym sklepie za te codzienne niemalże dawki ciekawostek, ta codzienne, kiedy filmy pojawiają się raz na tydzień, a także pamiętajcie o subie czy o łapce w górze. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie i widzimy się dalej.